Zobacz. Na samym końcu, weź przybliż to. Czy to jest krew? Patrz! Wow. Podejdź z tej strony. Jest otwarta kłódka. Patrz. Strach na wróble. Jest wielki napis. Dojeżdżamy w końcu na miejsce. Minęło 3,5 godziny od kiedy wyjechaliśmy z Warszawy i to ponoć jest ta chata po lewej stronie. To jest ta lokalizacja. Zobacz. Tutaj jest jakiś ogródek. Jest początek dnia, więc nie jest źle, ale nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób mógłbym na przykład tutaj wejść do tego domu, bo to jest czyjeś, ewidentnie. Jest tu jakaś brama, stare. No i jest, i trzeba chyba wjechać, ale czy ktoś tu mieszka? Tam widzę, że jest otwarta brama u jakichś sąsiadów. Stary, szczerze to wygląda, jakby miało być opuszczone, nie wiem dlaczego, ale to jest dziwne miejsce strasznie. Chodź, wyjdziemy i się... A stary, może zapukamy? Ej, tak. Chodź, zobaczymy, czy ktoś jest. I szczerze wam powiem, że widać, że są jakieś rzeczy w środku. Halo? Halo? Myślę, że stary, spójrz na wszystko. Co to jest? Zobacz. Na samym końcu, weź przybliż to. Co to jest? Coś może, żeby odstraszyć ludzi stąd. O kurde. Czy to dobrze, żeby w ogóle wchodzić do tego? O stary, masz czerwone coś. O fuck! To jest czerwone. Co to jest? What the fuck? Patrz! Co to... Patrzcie, weź to przybliż w ogóle. Czy to jest krew? Patrz! What? Podejdź z tej strony. O kurde, co to jest? To wygląda jak... Krew. Stary, mam całe ręce upieprzone od tego. Ej, poczekaj chwilę, bo trafiliśmy teraz w miejsce, w którym jest krew na wejściu, czyli... Ej, czy właściciele mogą być w środku teraz? Chodź, przejdziemy się po terenie w ogóle zobaczyć, co tu się dzieje. Zamknięte. Chodź zobaczyć to w ogóle, co to jest. Co z tym? Zamknięte. Tamte są za... Patrz, kolejne. O kurde, ej, stary. Nie, to nie jest normalna stara. Nie, tu jest grubsza. Wiesz, że nam kazał ktoś jechać tyle kilometrów do tego miejsca, żebyśmy tutaj coś rozwiązali. Stary, jesteśmy 400 kilometrów od Warszawy. Gdzieś na Śląsku. I widzimy to. Oraz to. I to. Znaczy problemem jest ogólnie to, że my nie Dobra, wiemy, nie, co ale co mamy robić właściwie. Nie wiemy, co teraz robić po prostu. Trzeba się przejść. Ej, stary, zobacz. Co? Tutaj też to leży. O kurde. Jest jakaś wiadomość w ogóle? I stary, zobacz, krew jest. W środku? Tutaj. O kurde. I to dosyć świeże jest. Zobaczmy jeszcze ostatni, w tym układzie trzeci. Zobacz, czy jest coś pod spodem. Nie ma. Nie, no to było za łatwe, gdyby były jakieś klucze do domu, czy coś takiego. Co no to właśnie. No dobra, więc Maciek poszedł się rozejrzeć, dlatego że nie mamy zielonego pojęcia, co tutaj się w ogóle wyprawia. Chodź szybko. Co? O kurde. Ktoś tu był. Kolejna. I ktoś tam może być w środku, stary. Raczej na pewno jest. I są otwarte drzwi. Halo? Jest tam kto? Halo? Nie wiem, stary. Ja myślę, że klucz jest w jednym z nich. Nie wiem dlaczego, ale coś mi tak podpowiada, więc sprawdźmy tak. Nie ma. Dziwne to takie, to nie jest, nie do końca wygląda jak strach na wróble właśnie. Ten sprawdź. To jest po drodze akurat. Patrz! What? Mamy klucz i co jest niesamowite akurat, bo był dosyć prosto schowany, ale jest problem przez te wszystkie strachy na wróble, które tutaj są. Mam wrażenie, że ktoś opuścił to miejsce jakiś czas temu i to w pośpiechu. Nie ma, widzisz? Dziwne. Tam jest jakaś dziura albo jest to zatrzaśnięte, więc to musi być klucz do jednego z tych trzech pomieszczeń. Sprawdzimy od tej strony. To nie jest normalne, no nie, stary. Zobacz. Patrz, to nie ma szans. To w ogóle nie ma szans, nie ma racji bytu. A tu już wygląda... Też nie ma sensu. Zobacz. Powinno to pasować. W takim razie idziemy do tej stodoły, ponieważ to ona wygląda najbardziej podejrzanie i to tutaj był oparty strach na wróble. Jest... otwarta kłódka. Patrz. What? Ona była otwarta cały czas? Mogła być. No wyglądała z daleka, no zobacz, wygląda dokładnie jakby miała, patrz.
gdybyś widział rzecz, która jest w ten sposób, załóżmy tak. Przecież to nie widać, czy to jest otwarte, czy nie jest. No właściwie nie, no jak. No właśnie, więc to cały bardziej czas mogło być otwarte. Ja bym tam nie wchodził. Tu się dzieją grube rzeczy, serio. Zastanów się nad tym. Daj kamerę. Trzymaj. O kurde! Strach na wróble. Jest wielki napis. Znajdujemy się w jakiejś stodole. Mam pomysł pewien, miałem go do tego momentu. Miałem pomysł, żebyśmy tu przenocowali, bo nie możemy wejść do domu jeszcze i rozkminili, jak wejść w ogóle i czy zobaczyć, czy nikomu się nic nie stało. Okazuje się, że wylądowaliśmy na tym. Prawdopodobnie wzięto nas tutaj, dano lokalizację, żebyśmy rozwikłali, jakąś zagadkę rozwiązali. Ponieważ tu się dzieją dziwne rzeczy. Coś odsunęło widziałem firankę, tam coś przeleciało, tutaj jest strach na wróble, czyli coś na nas zostawiło pułapkę. I teraz naszym zadaniem jest albo tutaj zostajemy, albo odpuszczamy i nic nie robimy z tym. Ja jestem taką osobą, stary, że chcę. Chcę to zrobić i chcę tutaj zostać, żeby rozwikłać, zobaczyć, co się w ogóle dzieje. Krew na stole, na jakichś tam płótnach w ogóle takich, wielki napis strach na wróble, tam coś przebiegł. Odwróć się. Ej, czy ty widziałeś, co to było? Stary, to puknęło na końcu nawet. Ej, idziemy to zobaczyć w tym momencie. Trzymaj. Bo serio, powiem wam szczerze, że mi się zdawało, ale nie wiem, czy... Chodźmy stąd. Stary, wydawało mi się, że to był jakiś strach, słoma, coś takiego? No stary, zobacz na to. Ale on tu jest, idziemy szybko, chodź. O kurde. Zobacz. Ej, to było to? Nie, 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 nie. To się ruszało. Tak. Stary, to normalnie tutaj przechodziło i w tej szparze widziałem głowę jego. No stary, nie mówię, że ja mam zwidy jakiekolwiek. Nie no, widzieliśmy to razem, zaraz na kamerze to sprawdzimy. Ale to stoi w miejscu zamiast tego, co tu przechodziło. Ktoś tu jest. Stary, nie jesteśmy sami kto na tej posesji. No strach na wróble? No, stary, to jest strach na wróble, no na pewno nie chodzi, że strach nie, na wróble ożył. Nie, był jakiś typ ze słowem, ożył. Może jakiś rolnik czy coś przechodziło obok. W masce dziwnej, którą było widać. Stary, no trochę wygląda jak strach na wróble i to co przeszło też tak w sumie wyglądało. Ile widzieliśmy na początku odcinka tych strachów na wróble? Jak pamiętam, to 3. Zostaw go tutaj. On był tutaj, stary, przysięgam ci. Mi się też kojarzy, nie chciałem nic mówić, ale jego twarz mi się kojarzyła. Przysięgam ci. Nie ma go, zobacz. To wcale nie były zwidy. No, w sensie chodzi mi o to, że jest coś żywego tutaj. Aktualnie musimy zdecydować, czy chcemy tutaj nocować, czy nie, i zabrać wszystkie 3 strachy, żeby nie były takie sytuacje jak to. Kiedy je odłożymy do stodoły, ktoś będzie po nie szedł i chciał je zabrać. Ale na tym zakończymy ten odcinek i widzimy się jutro w następnym. Zostawcie 5000 łapek do północy, a opublikuję jutro kolejny odcinek z tego, co tutaj się dzieje.